Cześć pracy. Kolejny short dotyczący poprawy, usprawniania pracy w warsztacie. Tym razem z szablonami. Najczęściej wykonane są z twardego tworzywa, z plexi, z aluminium. Generalnie z materiałów, które się ślizgają. Jeśli jeszcze mamy do pracy laminat, który jest twardy i śliski, nie ma szans, to wszystko jeździ jak nie wiem co. I teraz również większość z nich pracuje na takiej zasadzie, że jedną ręką dociskamy go, a drugą ręką wiercimy. I teraz, jeśli chcemy zrobić to dokładnie, to nie zawsze jest to możliwe. Czasami ten szablon po prostu nam się przesuwa. Jeśli mamy zrobić kilka otworów jeszcze, no to wiadomo, jaki może być efekt. I pomyślałem, że warto również to usprawnić. Jakiś czas temu kupiłem takie silikonowe podkładki. W sumie nawet nie wiem, do czego to już było używane, ale spisuje się naprawdę nieźle. Jest to taka silikonowa guma, która czepia się dosłownie wszystkiego. No i pomyślałem, że może użyjemy to właśnie do tego, żeby nakleić kilka takich pasków. Ależ kurde się to przyczepiło. No i widzicie, skoro tak się trzyma. Oczywiście trzyma się, kiedy jest czyste. A kiedy zasypiemy to wiórami, to już takie czyste nie będzie. Ale ja bym się tym tutaj za bardzo nie przejmował, bo zawsze można zwilżyć to wodą, przetrzeć szmatką przed użyciem i wtedy już pracować dalej. Dobra, muszę to jakoś oderwać. Albo może zrobimy tak. Teraz potniemy to na jakieś paski, takie, żeby można było ponaklejać tutaj i zobaczymy, czy to się nada, czy nie. To co? Testujemy, zobaczymy, czy to w ogóle ma sens. Są tylko dwa zderzaki. Lekkie dociśnięcie palca. Myślę, że naprawdę to nieźle trzyma. Praktycznie zero wysiłku. Oczywiście, tak jak mówię, to się będzie brudzić i co jakiś czas wypadałoby to po prostu wziąć ściereczką i przetrzeć. Chociaż dokładnie te same gumki, może nie dokładnie te same, ale prawie dokładnie te same, są stosowane w tych podkładkach, które również używam często i to naprawdę zdaje egzamin, więc myślę, że przetrzeć to i powinno być dobrze. Ja sobie sprawdzę, jak to działa, dam wam znać, zresztą zobaczycie to na pewno w kolejnych filmach. Oczywiście te gumki muszę nakleić również z drugiej strony, ponieważ szablony są symetryczne. Zobaczymy, czy te gumki się nie będą odklejać. Jeśli tak, może potraktuję to nawet jakąś kropelką cyjanoakrylowego kleju, żeby wzmocnić te końcówki, no bo oczywiście tam może się to odklejać, ale myślę, że to powinno naprawdę zdać egzamin. Tak mi się wydaje. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć.